Służby ratownicze, mamy zgłoszenie, więc ruszamy na akcję! W tej krainie pośród rzek i gór leży miasto piękne jak ze snów. Tu przygody niesie każdy dzień i wszyscy lubią bawić się. Lecz gdy dzieje się źle, oni zjawiają się. Dniem i nocą pomoc niosą, to strażnicy miasta są. Co tam pożar, Fiona zgasi go. Oli w mig wytropi każde zło. Rufus zawsze w coś pakuje się, kłopotów mnóstwo ma, lecz wie, że gdy dzieje się źle, oni wnet zjawią się. Dniem i nocą pomoc niosą, to strażnicy miasta są. Strażnicy miasta. Konkurs talentów. A teraz w swojej najsłynniejszej sztuczce z piłeczką tenisową wystąpi przed państwem jedyny, niepowtarzalny Rufus Wspaniały! Tłumy szaleją. Ta-dam! Dziękuję, dziękuję. Dokładnie tak to planowałem. Już się cieszę na myśl o dzisiejszym konkursie talentów. A wy? To dzisiaj? Teraz rozumiem, dlaczego w całym mieście wszyscy robią różne cyrkowe sztuczki albo śpiewają. Doszły mnie słuchy, że również MC Skrzek ma dzisiaj wystąpić. Naprawdę? Ojej, ciekawe, czy to prawda. Witaj, Tommy! Czy chciałbyś zobaczyć najwspanialszy i najbardziej niesamowity trik z piłeczką do tenisa? No pewnie, jasne, że chcę. Dobrze, a więc uważaj, zaczynam! To było świetne, Rufusie. To numer na konkurs talentów? Jasne, że tak. Mówią, że praktyka czyni mistrza, ale ja już jestem mistrzem, więc właściwie ćwiczę tylko dla zabawy. Oj. Szkoda, że nie widziałeś się dziadunia. Gdy był w formie, mógł się huśtać na haku i stać na jednym kole godzinami. Wszyscy przyjeżdżaliby to obejrzeć. Wygrywał każdy konkurs, w którym startował. Mówię ci, przyjacielu, ten numer z hakiem i staniem na jednej oponie zawsze wzbudzał zachwyt wszystkich widzów. O rany! Ta sztuczka musiała być niezwykła, Tommy. Dobrze, że nie startuję przeciw twojemu dziadkowi. A ty jak, Tommy? Bierzesz udział w konkursie? Tak, chciałem wykonać dziadkowy numer z hakiem i staniem na oponie. Popatrz na to. Ta-dam! To jest świetne, Tommy. Papa! O nie, 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 nie mam szans na wygraną. Nigdy nie zdołam go pokonać. Jest tylko jeden sposób. Muszę wymyślić jeszcze lepszy numer. To musi być coś super. Ta-dam! Cześć, Rufusie. Cześć, Willy. Co robisz? Ja... A dobrze się czujesz? Oczywiście. Co cię tu sprowadza? Przyjechałaś sobie popatrzeć, jak wykonuję mój super trik? Nie, chciałam poćwiczyć swój trik. Pokazać ci? Tak, jasne. Być może będę mógł udzielić ci nawet kilku porad. Dobra, to patrz. Ta-dam! To było naprawdę niezłe. Przynajmniej jak na salto do tyłu.
Dzięki, muszę lecieć, to do zobaczenia. Muszę wymyślić lepszą sztuczkę. Myśl, Rufusie, myśl. Jaki numer mógłby ich wszystkich naprawdę zaskoczyć? Haha! Rzucanie piłką nie jest tak imponujące, jak podrzucanie ogromnego głazu. Co złego mogłoby się stać? Tylko rzucę go do góry i dam radę, no. Oho! Moja biedna stopa! Jeden duży głaz jest kiepskim pomysłem. Ale może trzy małe kamyki? Będę żonglował! Wszyscy kochają żonglerów! No to do roboty! Mam to we krwi! Idę wygrać konkurs talentów! Ta-dam! Dziękuję, Willy. To było naprawdę wspaniałe. To było nawet niezłe, ale chyba niewystarczająco. No dobrze, teraz prosimy na scenę mini cyrk Zoni z jej podopiecznym słonikiem Elmo. Jedna piłka, on ma tylko jedną piłkę. Tak. Jeśli podoba im się jedna piłka, to niech zaczekają, aż zobaczą mój numer. Nie, cztery piłki? I jak to? Absolutnie niezwykłe, panie i panowie, to był mini cyrk Zoni. Naszym następnym uczestnikiem jest Rufus Wspaniały, który zapewnił mnie, że jego numer jest najbardziej niezwykłą rzeczą, jaką kiedykolwiek widzieliśmy. No dobrze. Zaraz zobaczycie prawdziwą gwiazdę. Tego występu w życiu nie zapomną. Podoba mi się, podoba, naprawdę podoba. Ojej. Po nocy pali się. To służby ratownicze? Och nie, zaraz tam będziemy, przyjęłam zgłoszenie. Słuchajcie, mamy naprawdę spory problem. W amfiteatrze wybuchł pożar. Nie mamy czasu do stracenia. Mamy zgłoszenie, więc ruszamy na akcję! Odsuńcie się wszyscy, ja się tym zajmę. Spokojnie, przyjaciele, wszystko jest pod kontrolą. Nikomu nic nie jest? Nie. Dobrze. Co się stało? To byłem ja. To moja wina. Wszyscy mieli lepsze sztuczki niż ja. Pomyślałem, że żonglerka płonącymi pochodniami się spodoba. Ale chyba nie potrafię tak dobrze żonglować, jak mi się wydawało. O, Rufusie, przecież wiesz, że nie wolno bawić się ogniem. Ktoś mógłby przy tym ucierpieć. Masz rację, Fiona. Przepraszam. Po prostu tak bardzo chciałem wygrać. Nigdy wcześniej nic nie wygrałem. Może oprócz nagrody dla najbardziej prawdopodobnego podpalacza. Jeszcze w szkole. O, Rufusie, naprawdę tylko o to chodziło? Jako sędzia oświadczam, że w naszym wspaniałym konkursie wygrali wszyscy. Każda sztuczka, którą tu widzieliśmy, była wyjątkowa. Naprawdę? Hurra! Hurra! I przepraszam, że niemal puściłem miasto z dymem. O, niemal zapomniałem, że przygotowałem wam specjalną niespodziankę. Przed wami MC Skrzek! Cześć, ziomki. Słyszałem, że wszyscy wygraliście konkurs talentów. Moje gratulacje. Może uczcimy to jakąś piosenką? Może piosenką o przyjaźni, bo bardzo się cieszę, że wygrałem razem z przyjaciółmi. Tak, to świetny pomysł, kolego. Zatem rozpocznijmy nasz konkursowy bal. Zapraszam na naszą... lekko zwęgloną scenę. MC Skrzek! Hurra! Każdy w tym mieście doskonale to wie, że przyjaciół w potrzebie nie zabraknie, o nie. Więc gdy dzieje się coś, od czego jeży się włos, strażnicy pomogą i odmienią twój los.
bo przyjaciele się zawsze wspierają. Ty problem masz, to się z pomocą zjawiają. I ty także możesz, przecież dobrze to wiesz, zostać dzisiaj bohaterem, jeśli tylko chcesz. Bo dzisiaj każdy z nas na 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 ma najwspanialszy czas. Na 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 na. Więc wzywam wszystkich was, bawmy się i tańczmy całą noc. O tak, w tych słowach jest moc. Harry symulant. Co za dzień! Idealny, żeby zrobić coś naprawdę super fajnego. Ale co? Już wiem! Może na początek pościgam się trochę z Rufusem. Wygrałem! Potem pogram w piłkę z Willy. Gol! Potem nakarmię małpkę z Zonią. To będzie naprawdę wspaniały dzień! Cześć, Willy! Może pojedziemy pograć trochę w piłkę? Co o tym myślisz? Harry, zapomniałeś? Dziś jest dzień sprzątania. Dzień sprzątania? Tak, za chwilę wszyscy spotykamy się w parku, rozdzielimy zadania, a potem przez cały dzień będziemy sprzątać miasto, by było czyste i pachnące. Ja też muszę przyjechać? Jak wszyscy, to wszyscy. No, chyba że są chorzy. Ale nie martw się, na pewno będzie fajnie. Do zobaczenia! Tak, pewnie już to widzę. Ten dzień jest zbyt ładny, żeby spędzić go z miotłą. Zaraz, chwila. Przecież Willy powiedziała, chyba że są chorzy. Robi mi się naprawdę ciepło na gaziniku, gdy widzę, jak wszyscy tak wytrwale pracujecie. Dziękujemy, burmistrzu. Wszyscy bardzo byśmy chcieli, żeby nasze miasto wyglądało czysto i schludnie. Zjeżdżalnia będzie zaraz gotowa. Hej, ile żołądzi? Cześć wam. Bardzo przepraszam za spóźnienie, ale nie czuję się zbyt dobrze. A tak chciałem wam pomóc w sprzątaniu miasta, ale niestety... Powinieneś natychmiast wrócić do domu i odpocząć. Tak, chociaż bardzo żałuję, że nie będziesz na naszym wspaniałym przyjęciu, które odbędzie się pod koniec dnia. Będzie jakieś przyjęcie? Tak, na pewno będzie super. Chociaż z tobą byłoby dużo bardziej wesoło. No więc muszę się z tym pogodzić. Dzięki za zrozumienie, kochani. To na razie. Iha! Udało się. Chociaż nie wiedziałem, że po pracy będzie przyjęcie. Nieważne. Grunt, że będę mógł się wreszcie nacieszyć tym pięknym dniem. Cześć wam! Chce się ktoś pościgać? Rufusie! A niech, to zapomniałem. Przecież on też sprząta. Wygląda na to, że wszyscy dzisiaj sprzątają. Nieważne, przecież mogę sobie zorganizować zabawę sam. Granie w piłkę jest o wiele fajniejsze, gdy robi się to z kimś, a nie samemu. Halo? Czy ktoś może mnie wpuścić? Chciałbym tylko nakarmić małpkę. Wizyty w zoo są o wiele fajniejsze, gdy Zonia tu jest. A niech to. Co by tu zrobić? Hej, chwila, moment. Jest jeszcze przyjęcie. Wspaniałe przyjęcie. Dzięki, panie burmistrzu. Muszę już jechać. Chcę jeszcze odwiedzić Harry'ego i sprawdzić, jak się czuje. To 100 000 nakrętek. To Harry. Jak się czujesz, kolego? Dużo lepiej. To musiał być jeden z tych, wiecie, jednodniowych wirusów. Ale minęło dopiero 8 godzin. No tak. Może wirusy nie potrafią liczyć. Czuję się świetnie. Hurra! Cieszę się, że czujesz się już lepiej, Harry. Jutro malowanie płotu wokół placu zabaw. Nie spóźnij się! Placu zabaw? No tak. Wszyscy będziemy go malować z samego rana. A skoro czujesz się lepiej, też możesz pomóc. Jasne. Radi-radi-di, radi-radi-du-da-a-u-hu-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 u
Dobranoc wszystkim. Ten lód nada się idealnie. Klekoczący silnik to świetny sposób, by wykręcić się od malowania. Cześć wam! Czy macie dla mnie jakiś wolny pędzel? Harry, wydajesz dźwięk jak jakiś stary kawał złomu. Naprawdę? O, biedactwo. Do stu parówek! Twoja maska jest zimna jak lód. To wygląda poważnie. Powinieneś natychmiast się zbadać, Harry. Najlepiej od razu pojedź do warsztatu Tomiego. O, a tak bardzo chciałem wam pomóc w malowaniu tego płotu. Daj spokój, niech Tomi cię lepiej obejrzy i to szybko. My sobie poradzimy. No cóż, skoro tak nalegacie... Ja nie mogę, ale numer! Znowu dali się nabrać! Wygląda na to, że znowu mam wolny dzień! Juhu! Cześć, Harry, jak tam? Ciekawe, dlaczego on nie pomaga malować płotu. O rany, siedzenie samotnie na plaży wcale nie jest takie fajne. Nawet ryby nie chcą się bawić. Cześć, Tomi! Udało ci się naprawić silnik Harry'ego? Co mu było? Naprawić silnik Harry'ego? Właśnie go spotkałem. Pędził jak szalony ulicą w stronę plaży, krzyczące z radości. Ale to niemożliwe. Widziałem na własne reflektory. Że też tego wcześniej nie zauważyłam. Co masz na myśli? Nie widzicie? Harry po prostu udawał, że jest chory, żeby wymigać się od pracy. No dobra, ostatni raz udało mu się wystrychnąć nas wszystkich na dudka. To za piękny dzionek na... Co się dzieje z moim głosem? Mój lakier, co to ma być? Chyba potrzebuję pomocy. O nie, mogę jechać tylko na wstecznym? Jej, co się ze mną dzieje? Willy, dobrze cię widzieć. Pomóż mi, coś się ze mną dzieje. O, nie tym razem, Harry. Już dwa razy mnie nabrałeś. Nie złapię się na to kolejny raz. Proszę, pomóż mi, Willy. Jest naprawdę źle. Muszę się szybko dostać do Tomiego. Więc pojedź tam sam. Oszukałeś mnie z tymi niby chorobami ostatni raz. Żegnam cię i baw się dobrze. O, i co ja mam teraz zrobić? O rany, nie dam rady, aż zakręciło mi się w głowie. Nie! Tu służby ratownicze? A, rozumiem. Oczywiście, przyjęłam. No dobra, słuchajcie. Podobno Harry uderzył w płot naszego placu zabaw i przy okazji trochę się uszkodził. Lepiej tam od razu jedźcie. Właśnie go pomalowaliśmy. Co za niefart. Wstąpimy po Tomiego po drodze, a teraz... Ruszamy na akcję! Harry, wszystko w porządku? Zaraz cię wyciągniemy. No dalej, Tomi. Robi się. O nie, widzę, że ten żartowniś was też nabrał. Co masz na myśli? Harry przez cały tydzień udawał, że jest chory, tylko po to, żeby wymigać się od pracy. Nie, teraz naprawdę jestem chory. Poważnie, właśnie jechałem po pomoc. Chyba tym razem mówi prawdę, Willy. Inaczej nie wjechałby przecież w ten płot. Tak, tak, Poli ma rację. Dobrze, niech ci będzie. Powiedzmy, że ci wierzę. Ale nie powinieneś nas wtedy nabierać, Harry. Naprawdę martwiliśmy się o ciebie. To prawda, kolego. Jeśli ciągle oszukujesz, to potem nikt ci nie wierzy, nawet gdy rzeczywiście zdarzy się coś poważnego. Tak, wiem. Bardzo was przepraszam. Zachowałem się naprawdę głupio. Od tej pory będę mówił tylko... Wiesz co, Harry, może przeprosisz nas później. Teraz musimy cię zawieźć do warsztatu. Gotowe. Świetnie. Dzięki za pomoc przy malowaniu, Harry, ale mam dla ciebie złe wieści. Dziś nie ma żadnego balu. I bardzo dobrze. Po tym wyczerpującym tygodniu, w którym zupełnie nic nie robiłem, naprawdę przyda mi się odrobina snu.
Zaginiona oliwiarka. Voila! Skończyłem! Ogłaszam, że jest to najlepszy go-kart wszechczasów! Świat stał się trochę lepszy, od kiedy stworzyłem to dzieło sztuki. Tak, dzieło sztuki. Ale czy jest szybki? Przekonajmy się! O rany! Rufuś, on skrzypi jak stary rupieć. To nie problem. Po prostu musimy go naoliwić. Pobicie rekordu prędkości może poczekać. Złapałaś gumę? Mój dziadek zwykł mawiać, dziura w oponie jest gorsza niż pożar. Chociaż mam wrażenie, że Fiona nie zgodziłaby się z nim. Zaraz tam będę. To mi chyba gdzieś pojechał. Pewnie znów kogoś skądś wyciągnąć, tak jak mnie przedwczoraj. I w zeszłym tygodniu. Ale damy radę! Pożyczymy tylko oliwiarkę. Pożyczymy? A nie powinniśmy najpierw poprosić go o zgodę? Tam przecież to tylko na chwilę. Posmarujmy te koła. Zrobione. Ale lepiej weźmy oliwiarkę ze sobą, w razie gdyby znów zaczęło skrzypieć. Nie chcę, żeby ktoś mnie pomylił z wielką myszą. No dobra, niech ci będzie, ale zaraz mu ją oddamy. No jasne! Tak zawsze mawiał mój dziadek. Mam już dość. Dadi dadi di, dadi dadi du. O, mało brakowało. Powinienem bardziej uważać. Robi, ty też musisz być bardziej czujny. Czyżbym słyszał jakąś wielką mysz? Zaczekaj, znów mi koła skrzypią, słyszysz? Dobrze, że mamy oliwiarkę. Tak, masz rację. Gdzie ona jest? Położyłem ją... Co? Przecież tu była! Zgubiłeś ją? Albo straciłem oliwiarkę, albo straciłem rozum. Gdzie ona może być? To straszne! Okropne! A to mi nawet nie wie, że ją pożyczyliśmy. Wrócimy i powiemy mu, co się stało. A potem odkupimy mu ją z wygranych pieniędzy. Wygranych pieniędzy? Z wyścigów, które zamierzam wygrać. Piąteczka! No to w drogę. Już gotowe. Jest jak nowe. Bardzo ładnie, Tommy, ale trochę piszczy. To żaden problem, Willy. Zaraz przyniosę swoją oliwiarkę. Zawsze ją trzymam obok. O! Moja oliwiarka zniknęła. Przecież stała dokładnie tu. Widziałem ją rano. Co teraz zrobimy? Trzeba powiedzieć mu prawdę. O nie! Może ktoś ją ukradł? Ukradł? Ale przecież ta oliwiarka to mój największy skarb. Przekazał mi ją mój dziadek, a jemu jego dziadek. Kto mógłby być tak okropny i zły, żeby coś takiego zrobić? Może ten ktoś nie był sam. Może to cały gang rabusiów na kółkach krąży po naszej okolicy i kradnie ulubione rzeczy. Gang rabusiów na kółkach? O nie! Lepiej zawiadomić służby ratownicze. Jeśli natychmiast nie odnajdziemy tej oliwiarki, pomyślą, że ją ukradliśmy. Ktoś widział moją piłkę? Powinna gdzieś tutaj być. Mówisz o tej? Hej, moja piłka! Ale dlaczego była u ciebie? Czyżbyś pożyczyła ją bez pytania, Fiona? Woli, to jest moja piłka. Pożyczałeś ją już tyle razy, że myślisz, że jest twoja. Twoja piłka? O! Masz rację, Fiona. Tak więc mogę pożyczyć ją na trochę? Oczywiście, że tak. Tu służby ratownicze? Tak. O, rozumiem. Oczywiście przyjęłam. Słuchajcie, ktoś ukradł oliwiarkę Tomiego. Musicie złapać złodziei. O nie! Jedźmy do jego warsztatu, Poli. Jest zgłoszenie, więc ruszamy na akcję! Wiedziałem, że nie powinniśmy brać tej oliwiarki bez pytania. Co teraz zrobimy? Powiem ci co, znajdziemy ją. Potem wślizgniemy się do warsztatu Tomiego i mu ją podrzucimy. Musimy ją jednak znaleźć przed Paulim i Fioną, bo pomyślą, że została skradziona. Co dokładnie się tu stało, Tommy? Ktoś ukradł moją oliwiarkę, prawdopodobnie gang rabusiów na kółkach. Gang rabusiów? Nie martw się, Tommy. Zajmiemy się sprawą. Dzięki, Poli. W międzyczasie zamontuję tu jakieś pułapki na złodziei. Nie chcę, żeby znów mi coś zginęło.
Benny, widziałeś gdzieś tu oliwiarkę? Taką gdzieś dotąd, w kształcie oliwiarki. Pełną oleju. Obawiam się, że nie, przyjacielu. Przykro mi. Percy, widziałeś może oliwiarkę szarą, wykonaną z metalu? Nie, przykro mi, Rufusie, ale rozejrzę się za nią. O, co my zrobimy? O, nie! W nogi! Uff, mało brakowało. Właściwie dlaczego chowamy się przed Polim i Fioną? By nie wyglądać podejrzanie. Powinniśmy chyba sprawdzić, gdzie jadą. Po co? By móc lepiej trzymać się od nich z daleka. Sprytny pomysł. Przepraszam, Benny. Słyszałeś może coś o zaginionej oliwiarce? Na wspaniałe sery. To musi być jakaś ważna oliwiarka. Przed chwilą Rufus też mnie o nią pytał. Rufus również cię o nią pytał? Co jest? Benny właśnie powiedział Poliemu i Fionie, że pytałem o oliwiarkę. Bez paniki. Potraktują to jako przypadek. Będzie dobrze, dopóki nie porozmawiają z Percy. Witaj, Percy. Słyszałeś może coś o zaginionej oliwiarce? W zasadzie to tak. Rufus niedawno mnie pytał, czy taką widziałem. Ale wtopa! Wiejemy! Hej, Rufusie, widzimy cię. Wcale, że nie! Musimy ci zadać kilka pytań. Dobra, dość tego. O co tu chodzi? Tak, właściwie... Wydłużcie to z siebie. Co wiecie o zaginionej oliwiarce? No dobra, przyznajemy się. To nasza wina. My pożyczyliśmy tę oliwiarkę na chwilę, ale niestety ją zgubiliśmy. Zamknijcie nas. Jesteśmy zagrożeniem dla społeczeństwa. Uspokój się. Nieładnie jest brać bez pytania. Ale jeśli pomożecie ją odnaleźć, to mi zapomni o sprawie. Chodzi właśnie o to, że nikt jej nie widział. To katastrofa. Hej, może niekoniecznie. Popatrzcie tu. Te ślady wyglądają jakby były... z oleju! Spójrzcie, tam! Oliwiarka! Musiała wylecieć z gokarta, gdy gwałtownie zahamowaliśmy. Skocz na drabinę, Rufusie. Kolejna zagadka rozwikłana przez Rufusa. Możemy już jechać do Tomiego? Dobre wieści, Tomi. Znaleźliśmy... Złapałem was, małe złodziejaszki. Mówcie szybko, gdzie jestem. To wy? Witaj, Tomi. Właśnie chcieliśmy ci oddać twoją oliwiarkę. Możesz nas wypuścić? Wybacz, Tomi. Pożyczyliśmy tę oliwiarkę, gdy ciebie nie było, a potem zgubiliśmy ją. Cóż, to Rufus ją pożyczył. Ja tylko... Hej, ja... No niech będzie. To moja wina. Wybaczysz mi to kiedyś, Tomi? Ależ oczywiście, że tak, przyjacielu. Wiem, że chciałeś mi ją oddać. Cieszę się, że to nie byli złodzieje. Jak zawsze mawiał mój dziadziulio, jeśli w mieście jakaś draka, nie zapomnij spytać ptaka. Głuchy telefon. Jej, ale piękne jagody. Mam sporo szczęścia, że udało mi się je tak szybko znaleźć. Juhu! Jagody, 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 jagody. Piękne i pyszne. Jagódki, 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 jagódki. Jaki dziś piękny dzień. To prawda. W taki dzień jak ten nic złego się chyba nie wydarzy. Ta-di-da-di-da, ta-di-da-di-di, ta-di-da-di-da-di-du. A kogo ja widzę? Witajcie. Upiekłem dziś ciasto, żeby uczcić tę piękną pogodę. Co wy na to? Wygląda... przepysznie. Naprawdę? Dziękuję ci, Alice. Jeśli chcesz, możesz je jako pierwsza spróbować. Pycha. Ciekawe, czy odgadniesz mój tajny składnik.
No cóż, to może być... Nie, to nie jest... Alice, zgaduj dalej. Nie, nie... Rufusie, co jest tym twoim tajnym składnikiem? Jest nim nowy gatunek jagód. Rosną w pobliżu wielkiego znaku oznaczającego niebezpieczeństwo. O nie! Przecież tam rosną blabla jagody. Dlatego właśnie postawiliśmy tam ten znak. Nie powinno się ich zrywać. Traci się po nich głos, usta sztywnieją, a kark drętwieje. W porządku, Alice? Rany. Nie mam talentu do gotowania, ale takiej reakcji się nie spodziewałem. Przepraszam, Alice! Co my teraz zrobimy? Przecież ona nie będzie w stanie przekazywać nam informacji, dopóki nie dostanie antidotum. Hektor! Alice potrzebuje pomocy! Możesz polecieć do sąsiedniego miasta po lekarstwo na blabla jagody? Pewnie, Polly. Nie martw się, Alice. Niedługo wrócę. Dopóki Hektor nie wróci, nie możemy pracować. No cóż, to moja wina. Więc ja się tym zajmę. Wdrapię się zaraz na górę i w razie potrzeby będę wam przekazywał wszystkie niezbędne informacje. Nie mamy chyba innego wyjścia, Polly. To może się udać. Tak! Stworzymy świetny zespół, Alice. Zobaczysz. O nie! Drzewo spadło na tory kolejowe. Żaden pociąg tędy nie przejedzie, dopóki się go stąd nie usunie. Lepiej zawiadomię służby ratownicze. Służby ratownicze? Jeszcze wszyscy na torowisko. Co mówisz, Alice? Nic nie rozumiem. Jeszcze wszyscy na torowisko. Niedźwiedź ryczy na boisku? Rufusie, szybko! Co się dzieje? Niedźwiedź ryczy na boisku! Nie! Niedźwiedź ryczy na boisku? Wszystko wskazuje na to, że jakiś niedźwiedź zgubił się i zawędrował na miejski plac zabaw. Więc ruszamy na akcję! Niedźwiedź to! Uspokój się, Alice. Mamy wszystko pod kontrolą. Gładziu, Robi! Wszystko gra? Widzieliście niedźwiedzia? Niedźwiedzia? Widziałem wiewiórkę. A ja motylka. Był piękny. Kiedyś też widziałem łosia. Pytałem was o niedźwiedzia. Nie, nie widzieliśmy. Jesteśmy tu cały dzień. Zauważylibyśmy raczej niedźwiedzia. A więc w okolicy boiska nie kręcił się niedźwiedź? Nie, jesteśmy pewni. Dziwne. Tak. Wygląda na to, że to fałszywy alarm. O-o! Sygnalizator świetlny jest uszkodzony. Lepiej zawiadomię służby ratownicze, bo to może być przyczyną wypadku. Nieźle nam się razem pracuje, prawda, Alice? Wiem, co masz na myśli. Mam nadzieję, że Polly i Fiona niedługo wrócą. Już wkrótce mogą być tu potrzebni. Ratownicze! Ale! Jakieś świata są przerzucone. Co? Miejska plaża została skażona? O, dobrze, że już wróciliście. Właśnie mieliśmy drugie zgłoszenie. Co to było, Alice? Miejskie świata są przerzucone. Dobra, słuchajcie. Miejska plaża została skażona. To wszystko robi się coraz dziwniejsze. Miejska plaża została skażona? Jak myślisz, co to oznacza? Może gdzieś nastąpił wyciek ropy, no i plama dotarła do plaży. Chyba masz rację. Koniecznie musimy to sprawdzić. Więc ruszamy na akcję! Nie! Ratajcie! Ratajcie! Spokojnie, Alice. Zrobiłaś swoje. Strażnicy są już w drodze. Ciężko było dostać to antidotum. Alice na pewno nie może się doczekać. Witaj, Luke. Widzisz gdzieś plamę ropy? Jaką plamę ropy? Woda jest czyściutka, jak okiem sięgnąć. Widzę tylko starego pelikana i tyle. Rozumiemy. Dzięki, Luke. Może się mylę,
ale wszystko wskazuje na to, że Alice coś znowu pokręciła. Kiedy w drogę ruszyć chcesz, to manele swoje zbierz, bo już czas, dobrze wiesz. A to co? To bardzo dziwne dźwięki jak na kino. Zawiadomię służby ratownicze. Służby ratownicze? Tak? Dziwne dźwięki słyszą się w dużym ekranie. O rany, tym razem naprawdę nic nie rozumiem. Możesz powtórzyć? Dziwne dźwięki słyszano się w dużym ekranie. Sąsiednie miasto zaatakowali Marsjanie? Co? Zaatakowali je Marsjanie? Ratunku! Marsjanie! Ratunku! Chyba już widzę, w czym mamy problem. O nie! Drzewo na torach! O! I uszkodzone światła. A to co? Zdziczałe psy? Muszę jak najszybciej dostarczyć to lekarstwo, Alice. Uspokój się, Rufusie. Marsjanie nie rozpoczęli inwazji. Źle usłyszałeś. Z całą pewnością. Każdy alarm Alice okazał się dziś fałszywy. Naprawdę? Więc najeźdźcy z kosmosu nie przylecą tu, żeby nas porwać w swoich statkach kosmicznych? A ja już zacząłem z przerażenia spoglądać w stronę nieba. A jednak ratujcie się! Cześć, Hektorze. Wiedziałem, że to tylko ty. Witajcie. Świetnie. Dzięki, Hektorze. Oto antidotum, Alice. Wypij. Mi. La 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 la. Ach, dużo lepiej. Dobrze jest do was wrócić. Hurra! No dobrze, słuchajcie. Zdaje się, że mamy kilka spraw, które trzeba załatwić. Dobrze, a ja w tym czasie upiekę jeszcze jedno ciasto. Specjalnie dla Alice. Nie! Ale dlaczego? Ech, Rufusie. Idealny robot. Nieźle nam dzisiaj idzie ta robota, prawda, Robi? Ta ściana praktycznie rośnie w oczach. Przypomina mi się świetny dowcip, który słyszałem. Który pies potrafi podskoczyć wyżej niż budynek? Robi, skup się na pracy. Każdy. Budynki nie skaczą. No nie. Prosiłem, żebyś skupił się na pracy. To już trzeci raz w tym tygodniu. Przepraszam, Freddy. Przecież nikt nie jest doskonały. Czas na obiad. A co z tym bałaganem? Cześć, Freddy. Jak leci? Co się dzieje? Robi doprowadza mnie do szału w pracy. Ściana, którą stawialiśmy, znów runęła, ponieważ on nie skupiał się na robocie. A wczoraj namalował linię na parkingu tak blisko siebie, że nikt nie mógł się pomiędzy nimi zmieścić. Wszyscy popełniamy błędy. Robi mógłby się przynajmniej postarać. Masz prawo być zły, lecz czasem musimy akceptować przyjaciół z wszystkimi ich wadami i zaletami. Ale on jest taki leniwy i niezdarny. Być może, ale jest także lojalnym i zabawnym przyjacielem. A poza tym, co byś robił całymi dniami, gdyby nie Robi? Może na przykład bym sobie podańczył. Upa, ciupa. O, żartuję. Ale Robi będzie się musiał poprawić. Witajcie! Mam tutaj całą stertę niepotrzebnych części do super hiper sprzętu komputerowego. Czy ktoś z was reflektuje? Idą jak woda. O, czy mogę spojrzeć? Płyta główna, płyta scalona, płyta rozcalona, a to co?
Program dla robotów 2.0. Piszą tu, że ten program ulepszy każdego robota. Oczekuj ideału. Mogę zabrać tę płytkę, Percy? Jasne. Dziękuję. To jest to, czego potrzebuję. Robi, właśnie cię szukałem, kolego. Mam dla ciebie prezent. Nowiutkie oprogramowanie 2.0. Jej, wiesz co? Jesteś moim najlepszym kumplem, Freddy. Cała przyjemność po mojej stronie. Zaraz go zainstaluję. Program zainstalowany. Aktywuję sekwencję dźwięczną. Dziękuję, kolego. Jestem 5 razy bardziej wydajny. Jej, szybko zadziałało. Co na to powiesz, Robi? Proszę, mów mi, Robert. To właściwa wersja mojego imienia. Sekwencja pracy. Praca skończona. No nie, nie wierzę, Robert, zrobiłeś to piorunem. Wczoraj mi powiedziałeś, że nikt nie jest idealny, ale dziś widzę, że się myliłeś. Potwierdzam. Kolego, twój kask jest brudny. Wyczyszczę go. To jest niesamowite. Nie widziałem, byś tak ciężko pracował. Wiesz co? Może pojedziemy teraz na pyszny obiad do Herbiego hot doga. Ja stawiam, zasłużyłeś. Kiepski pomysł, kolego. Hot dogi nie są dobrym paliwem. Metal jest dużo lepszy. Niam. 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 Do widzenia, kolego. Muszę teraz pojechać i trochę ulepszyć to miasto. Jeszcze przed 13, a już nie ma nic do zrobienia. No i co teraz? Czy ktoś może potrzebuje pomocy? A może coś komuś podnieść? Przynieść? Nie, dzięki. Robi właśnie zrobił mi kawę. Ale nuda. O, właśnie, na tej ulicy były dziury. Naprawię je. Chociaż nie, Robi już je naprawił. Oczywiście. Cześć, Zoniu. Pomóc ci dziś w czymś? Nudzi mi się. No cóż, potrzebowaliśmy pomocy przy karmieniu zwierząt, ale Robi już się tym zajął. No i pomógł mi wypolerować bramę. Pięknie. Czy tylko mi się wydaje, czy Robi jakoś inaczej się dziś zachowuje? Masz rację, Zoniu. I chyba mi się to nie podoba. Idealnie. 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 Cześć się robi. Znasz jakieś nowe dowcipy? Nie ma czasu na dowcipy. Jest zbyt dużo pracy do wykonania. I proszę mówić do mnie, Robert. O, jaka szkoda. A możesz nam znów opowiedzieć ten o kocie, który latał samolotem? Tak, ten był świetny. Koty nie latają samolotami. Jesteś w błędzie, kolego. Koniec sekwencji rozmowy. Idealnie. 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 Co mu się stało? Idealnie. 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 Cześć, Robi, co u ciebie, brachu? Cisza, pierzasty obywatelu. Ciśnienie w hydrancie jest niewłaściwe. Hej, kogo nazywasz obywatelem? Idealnie. Idealnie. Tu służby ratownicze? Tak? Jasne, rozumiem. Posłuchajcie mnie. Podobno niedaleko stacji benzynowej Tomiego zwariował hydrant. Woda leje się dosłownie wszędzie. Dziwne. Co może być tego przyczyną? Nie mam pojęcia, ale lepiej tam pojedźcie. Jest zgłoszenie, więc ruszamy na akcję! Filana, Formil, zróbcie coś! Mój hot dog się zamoczył! Odsuń się, Rufusie! Ciśnienie jest zbyt duże! Hydrant nie wytrzyma! Chwilę! Gotowe! Co właściwie się tu stało? Hej, popatrz! Ślady opon! To może być trop. Jedziemy! Idealnie! Idealnie! Stój, Robi! Witaj, oficerze! Nie czas na rozmowę. Mój czujnik wskazuje, że miejski transformator jest źle ustawiony. Muszę to naprawić. O czym on mówi? O nie! On ma chyba zamiar dłubać w tym transformatorze za rogiem. Jeśli zrobi z nim to, co zrobił z hydrantem, to wszystkie żarówki w mieście się przepalą. I wszyscy utoniemy w ciemności. Chyba wiem, jak temu zaradzić.
Wczytałem mu dzisiaj rano nowy program. To jest chyba przyczyna kłopotów. Włożymy mu więc stary dysk i wszystko wróci do normy. Tak sądzę. Ale jak mamy to zrobić? On porusza się tak szybko, by wszystko uczynić idealnym. Idealnym. To jest to! Jedźcie za mną! Napięcie zaraz będzie idealne. Robi, czekaj. Chyba będziesz musiał coś poprawić. Wyjaśnij. Powierzchnia jezdni, którą załatałeś, jest wciąż niedostatecznie równa. Auta ciągle na niej podskakują. No dalej, sam zobacz. Niemożliwe. Wszystkie moje naprawy są idealne, idealne, idealne. Szybko, idealne. Włóż stary dysk na miejsce. Idealno. Dziwnie się czuję. Co robię na środku jezdni? Robi, wróciłeś. Czy ja gdzieś wyjeżdżałem? Strasznie kręci mi się w głowie. Robi, pamiętasz ten dysk z nowym programem, który ci wczoraj dałem? No jasne, zadziałał? Bo nic nie pamiętam. O tak, i to nawet aż za bardzo. Co masz na myśli? Po prostu chciałem, byś był trochę bardziej idealny. Bo widzisz, czasami miałem wrażenie, że to ja wykonuję całą robotę za nas. Ale jesteś moim przyjacielem i nie powinienem próbować cię zmieniać. O, daj spokój. Chciałeś tylko, żebym lepiej pracował. Wszystko w porządku. Ja zrobiłbym tak samo. To nie jest w porządku. Stałeś się inny, gdy zainstalowałem program i wtedy zatęskniłem za starym Robim. Za tym, który opowiada mi kawały. A ten nowy Robert nie był wcale śmieszny. O, przestań już o tym myśleć, Freddy. Jesteś moim kumplem. I specjalnie dla ciebie od teraz będę starał się być idealny. Dzięki, Robi. Tylko może nie za bardzo idealny, dobrze? Udźwiękowienie na zlecenie SDT Film Studio Sonido. Reżyseria i kierownictwo produkcji Tomasz Niezgoda. Wystąpili Joanna Jabłczyńska, Piotr Warszawski, Olga Szomańska, Tomasz Bednarek, Jarosław Boberek, Zbigniew Suszyński, Anna Apostolakis, Joanna Pach, Adam Szyszkowski, Mieczysław Morański, Daniel Wojsa i inni.